Na 2017 rok władze miasta Tarnowa zaplanowały rewitalizację Starówki. Będzie się to wiązało z dużymi remontami, które jednocześnie mogą odstraszyć turystów i samych mieszkańców miasta, a co za tym idzie, klientów. Czy w obliczu planowanych prac remontowych miasto przewiduje jakąś formę rekompensaty dla tarnowskich przedsiębiorców prowadzących swoje działalności właśnie w centrum Tarnowa? Poprzednim razem, jak był remont ulicy Krakowskiej, to taka rekompensata w postaci podatkowej, zwolnień czy odroczenia podatku była, natomiast teraz jeżeli będą jakiekolwiek remonty, to będziemy je konsultować z przedsiębiorcami i za wszelką cenę będziemy starali się nie dopuścić do tego, aby w jakiś większy sposób to spowodowało, że przedsiębiorcy będą mieć problem ze swoim biznesem, ze swoim handlem. Przypomnijmy, że z podobnym problemem miasto musiało się zmierzyć przy okazji remontu ulicy Krakowskiej. Wtedy przedsiębiorcy notowali olbrzymie straty. Władze pomogły wtedy w przetrwaniu, udzielając ulg podatkowych. Takiego drugiego remontu jak wtedy nie wszystkie firmy by już tym razem wytrzymały, więc jeżeli będzie jakikolwiek remont, to będą remonty wahadłowe, ta trakcja, to poruszanie nie będzie utrudnione w jakiś wybitny sposób. Rewitalizacja Starówki w szerszym zakresie miałaby zakładać nie tylko wymianę płyty rynku, ale także ulice do niego przylegające oraz plac Kazimierza.